EZP 2006 na faktach autentycznych. To normalny świat, w nim gutki, strach, przerażenie, śmierć i smak, ona nad ciałem jak kar. Wychudzone dzieci, znoszące ręce do nieba, w nadziei, w oczekiwaniu na zasłanie chleba. Lecz chleba nie ma. Kolejny dzień o pustym żołądku, kolejny dzień w tym samym wątku. Kolejne dziecko kona z wykończenia, z braku ciepła, z braku wody, z braku smaku jedzenia, z niedostatku pokarmu. Dajmy im coś, lecz tu nie pomoże nawet organizacja WOŚ. Kilka datków nie załatwi tego problemu globalnego. Tych dzieci są tysiące, tych dzieci są miliony. One tam umierają, a my tu jak te glony. Dajmy im coś, niczym nie pogardzą. Dajmy im coś, aby uratować ludzkość, aby w ustach co dzień mieli coś, nie tylko przerażenie i złość do swoich rodziców, że tu się urodzili. Dlaczego tu? Dlaczego w tej chwili? Mordo i głodu, to nie jest bajka o krainie mleka i miodu. Dziecko wyszło na świat, a czas się już żegnać, pogodzony swoim losem, z coraz bardziej osłabionym głosem. Żegna się ze wszystkimi, żegna się z rodziną, żegna się z bliskimi. Ach, jaki żal, odchodzić to kara czy wynagrodzenie za życia cierpienie. Już ostatnie spojrzenie, ostatnie z ust brzmienie, ostatni powiek uniesienie i ciemność. Ciemność przed oczami, tak umiera kolejny dzieciak. Nikt z tego nie zdaje sobie sprawy, czy my też tak skończymy, czy przetrwamy. To normalny świat, w nim głód i strach, przerażenie, śmierć i smak. To normalny świat, w nim głód i strach, przerażenie, śmierć i smak. Oni tacy sami jak my, my mamy swe marzenie, oni mają swoje sny. Wielkie pragnienia nadające się do spełnienia, wielkie pragnienia, które czas stopniowo zmienia. Dzieci gorszego Boga niczemu winne, dzieci gorszego Boga uznane za inne. To nie jest ich wina, że nie mają nic w ustach, to nie ich wina, że ich kieszeń jest pusta. Ustaw swe myśli na ten jeden problem, jeśli zaradzisz temu, będziesz nagrodzony Noblem. Człowieku, tylko spójrz, jak cierpią te dzieci, zobacz, jak bezlitośnie czas do przodu leci. Oni chcą normalnie żyć, trafiają do śmieci. Bezduszna matka ogień śmieci zawsze wznieci. Niechęć, strach i głód, niepewności smród, kamienna twarz, w sercu twardy lód. Zapłakane oczy, życie śmiercią rzeczywistość broczy. Czy coś jeszcze mnie zaskoczy? Mała niewinna ręka po pomoc jak najwyżej sięga, w chwilach przerażenia tylko przed Bogiem klęka. Męka, dzieci ulicy, mieszkające w piwnicy, niechciani, nielubiani, niezniszczalni zawodnicy. Zapłakane oczy, wypatrujący pomoc, demon śmierci sięga po swój trujący owoc. Nie pozwólmy, by to się jemu udało, tyle dzieci umiera, a jemu wciąż jest mało. Kawałeczek chleba trzymany w małej dłoni, to bezsilne dzieci żyjące w agonii. Zrezygnowane, nic ich już łezki nie uroni, poddane pewne tylko, że dobry Bóg ich chroni. Normalny świat, w nim głód i strach, przerażenie, śmierć i smak. To normalny świat, w nim głód i strach, przerażenie, śmierć i smak. Narodzone dzieci, niechciane przez nikogo, one są. Lecz co z tego, że są? Są to tylko logo, przecież to nie ich wina, że się narodziły. Lecz nic z tego, muszą cierpieć przez całe swoje życie, jeśli tylko pożyją tego życia. Wielu matka porzuca pod drzwiami obcych osób, niechciani rodzice znajdą zawsze jakiś sposób. Cóż, łatwo przyszło, łatwo poszło, owinęło w koc i z domu wyniosło. Dzieci skazane na klęskę, dzieci skazane na wygnanie. Więc posłuchajcie mnie, moje miłe panie, chcecie mieć swoje własne, musicie wychować stanie, zapewnić byt, ubrać, wykarmić, włóczyć na mądrego Polaka, na mądrego człowieka. Nie tu imprezka i tu pociecha. Ludzie,
Zastanówcie trzy razy na tym, co chcecie zrobić, bo los możecie za to dotkliwie pobić, bo los możecie za to doszczętnie obrobić. Z marzeń z przeszłości, twoje dobre chwile to będą chwile przeszłości, za celem pościg. My by to zrobić, wykorzystujemy ten nośnik. Na plecach czuję strach, ciągle słyszysz płacz, zapach krwi, zapach prochu. Tak umiera kolejny dzieciak w płonącym bloku, z przyczyny poznania prawdy, że jego żywot to był żywot nieważny, że nikt go nie chciał, że nie chciał go każdy. I co ma zrobić? Takie są fakty, takie są jego akty, zapisane własnoręcznie przez głupotę starszych, przez złe zagrywki, przez złe posunięcie. Normalny świat to nie film, to nie powieść, to obcięcie, to obcięcie. To normalny świat, w nim gurt i strach, przerażenie, śmierć i smak. To normalny świat, w nim gurt i strach, przerażenie, śmierć i smak.